Witajcie, ja jestem Rafik, a to jest kolejny odcinek z FS-a, w którym do nas dołącza 60-tka Przemka, o której mówiliśmy w pierwszym odcinku już bodajże, oraz nowy gracz. Siema no, Jakub, czy Władek. No i stary gracz, no, czyli ja, Przemek tak może, przez 3. Tak, na rozładowanie atmosfery, co ma Janowicz w szafie? Klapki. Odpowiedzi proszę nadsłać do Rafała na jego kanał, na privie lub w komentarzu. Tak, to w komentarzach. Jakie klapki? No właśnie, jakie klapki? Oczywiście nawias, jak odpowiedź, nawias. Oczywiście moi widzowie mają ten przywilej, gdyż jeżeli obejrzeli pierwszy odcinek, to mają już ułatwione zadanie. Jednakże ci, którzy pominęli początek, pierwsze dwa let's play'e, no to mają jednak wciąż spore szanse, aby prawdopodobną odpowiedź znać. Nagrody gwarantowane, bardzo ciekawe. No. Więc uwaga. Teraz módlcie się, żeby prasa działała. Jej! Taka mała ciekawostka, nagrywam to już drugi raz z kolegami, ponieważ prasa na mnie działała na początku. Taka mała ciekawostka. Ale teraz jest już wszystko ok, także. Takie pierwsze primo ultimo. Szkoda, że nie ma zwiększenia obrotów przy każdej pracy, ale postaram się coś wykombinować do te 60, także. Trzymaj tak kciuki. Dobrze, no, to są takie jakby pręty zamiast tych rozdzielaczy. No. Fajne, to mi się podoba nawet. Ale ujdzie. To jest taką samą opcją, ten funkcję spełnia. Pójdźmy do Rafała, zobaczmy co on wyczynia. Tylko nie biegaj trójką, bo pewnie musiał muzykę z Benekulisa dodać. Dziękuję. Albo wiem, Przemek, kupię ci widły. Będziesz poprawiał mi. Dobra. O właśnie. Bo ja i tak nie mam co robić. Zastanawiacie się, dlaczego mam takie fajne tło pod sklepem? Otóż odpowiedź jest prosta, zmieniłem sobie. Jesteś bardzo ważny. Dziękuję. Znaczy nie dziękuję, tylko dzięki poradnikowi Władka BF3, którego naprawdę znacie, i pozdrawiam tych, którzy są od niego, a mnie subskrybują. Siema. A ci, którzy cię nie subskrybują? No to ich stratę, no co? No, ja nie będę. Ja pamiętam o tym psie na końcu odcinka. No, tak, to wiadomo. Dobra, jest punkt 23, także nagrywam jakieś 2 minuty, czyli mamy jeszcze 8 minut. Tylko 10 minut dzisiaj? To żartuję. Max no 15. Właśnie. Nie, potem ciężko to wrzucić. Ale chyba szybciej będę trochę jeździł. Czyż ta tekstura maski nie jest piękna? Ten czerwień, no, która się wybija. No to omówię się o tym czerwieniku, bo co w nim zmieniłeś? Co? To jest ten twój oryginalny, czy jakiś inny? Nie, no to jest mój. O, ja teraz jeszcze quest. O Boże, ominąłem. Aha. Weź tam, popraw, Przemek, jakimś rządek zrób. Taka jest zabawa ES limiterem bez... Powiem wam, że pierwszy raz chyba nawet, teraz, o, pierwszy raz koszę na porusznikiem. A mój 60-tko. O Boże, to za czym to wygląda. Dobra, Przemek, chyba zawrócę jednak. A bo dobra, to weź mi przed ciągnikiem zrób taki rządek ładny. Troszkę cofnę. No gdzie, ale co ty odwalasz? No niszczysz słomę. Nie niszczę, tylko rozkładam. No rozkładasz, no w jednym miejscu. No marnuje. Marnuje się tylko. Nieprawdopodobne, a jak nie, to weźmiemy od twojego. Nie. Jak to było? Zaraz weźmiemy od mojego pola i będziemy dalej presować. Nie wiem, chodzi o to. A jak się jedna stłucze? A. No, to już na moją odpowiedzialność, na moją. No Boże.
Przynajmniej weź na chwilę wsiądź odcinka, tak? Gdyż ja muszę na chwilę na Z wyjść. Tu jakąś reklamkę dobra. Może puszczę albo wytnę, nie wiem, zobaczymy. Muszę iść szybko sprawy pewne zrobić. Niestety. Zadło. Reklama! Promocja! Kupuj taniej w Tesco. Kup 3 skrzynki w cenie jednej i ciesz się udaną imprezą. Żubr. W nocy wchodzi bardziej. Po reklamie! Okej. Okay. Mówiliście coś w tym czasie? Bo nie wiem, czy to wycinać. Wytniesz. To sucho było, ja? Okay. Jo. O, teraz ja, a czaj, trójką biegam. Potem znowu będę musiał muzykę z BN chyba dodać. Jak to się podnosiło? B. O Boże, tu chód widać, jak ja chodzę, tak. To nie, te wbijam i dałem szesione. To ja mogę drugie pole kosić, czy nie? No, nie wiem, czy zdążysz. No ja już kojesz ostatni, to znaczy przedostatni przejazd. Przepraszam. A ty już zbierasz kostki? No. To czekaj, to ja będę pojeżdżał. Gdzie tu jest gaszanie? To mogliśmy na następny zrobić, że jeden podjeżdża, a dwóch ładuje, nie? To byśmy musieli mieć od cholery tych kostek. O, teraz uwaga, jeżdżę przez 60 Przemka. Uważaj, żeby się tylko nie zepsuł, nie? Czekaj, podjadę. Nie, ja jej nie uszkodzę. Coś. No, proszę. A który rocznik jest ten Forsheet? Skąd mam wiedzieć? Co tak? Całej przyczepy nie będzie. No trudno, no co? Przemek to twój, więc mów. To nasz jest. No, nasz, no. Pająka przemyty, no. Nie, przykro mi bardzo, akurat ten jest najlepszy. Po lewej stronie jeszcze jest jedna kostka. Dobra, Rafał. Mów co teraz dalej mam robić. No to koś jeszcze drugą, może zdążysz. Znaczy drugie. Tylko tak, że te same zboże, nie? Żebyś wkosić to. Ile masz procent? 45. No, ty, jak to... ty fajnie jedziesz. Co? Źle? No realistycznie, tak super. Czekaj, nie widzę, gdzie kostki są jeszcze. A tam jest jeszcze jedna. Tutaj jak mój... O, piękny. Cię ładnie bliżej podać, żebyś się nie zmachał. Teraz tutaj dodasz tego, nie? Reklamę? Nie. A, nie patrzę na to, także nie dodam. No to dobrze. Stój. Stój! Co jest? Ile nam zostało, bo nie wiem, czy zaczynać. A właśnie, zobacz, czy... daj mi... O, jeny. Dobra, daj mi widły. Wiem. No daj mi... Nie, twoja nie ma tego. Daj mi widły. No bo czas leci, no w ogóle, no weź. Dobra, muzyczka teraz będzie. Twoja ma akurat. Tomek, uważaj. Jakoś dziwnie. Czekaj, o, bo mnie śmigniesz. A, bo ona, jak ono się nakłuza, czekaj, dobra. Okej. O, w trzech robota to inaczej wygląda. Dobra, dawać jakieś żarty. Jakie żarty? Takie suche na pewno. Takie suche Subujcie mój kanał. Nie, koniec z chamskimi reklamami, ja to robię z pasji, nie dla pieniędzy. Żart. Chłopaki, jak szybko przemieszcza się burza. Błyskawicznie. To ty, Przemek, sam możesz tutaj przyjechać ogółem. Albo teraz mi się tak... Czekaj, o. Kto był wynalazcą puszek? Puszkin! A gdzie jesteś? A, tam jesteś. No jak mam muszę chód odpalić? Opuść... A, dobra. Okej, działa. Dobra.
super, bardzo się z tego powodu cieszymy. Ale to nie ma sensu, ja nie mogę całego skosić, bo to będzie trwało potem. To podzielimy ten odcinek po prostu na dwie części. Dopiero ci, co będą chcieli go obejrzeć, to go obejrzą. Ci, co po prostu nie będą chcieli go obejrzeć, to go też obejrzą. Nie. Ale tego już po prostu tego dowiedzą się na koniec filmu. Do czynienia z naszym psem będą mieli. Tak, ale dowiedzą się o tym na końcu filmu. No właśnie, na końcu będzie mały bonus. Tak, taka promocja. Ale nie ma, że sobie przesuniecie na koniec, bo w środku będzie część do tego końca. No właśnie, więc musicie obejrzeć całe, żeby być w temacie i wiedzieć, o czym będziemy rozmawiali. O właśnie. Oczywiście omijam. A ty tutaj na to pole wkroczyłeś, dobra. Ty weź tu przyjedź, no. No tak, właśnie już jadę, bo myślałem, że wkroczyłeś na to pole, co Kuba był. Jak ale będzie 100 łapek w górę, to wydaje 60. A jeżeli będzie mniej niż 100 łapek, też ją wydam. To tak, ja ją to jest wydam. Szantaż. Tak, on też ją może wydać niestety, ale jeszcze nie jest skończona. To i tak ja tak ją wydam. Wydamy wersję beta. Kto by chciał wersję beta? Nie rób tego, koledze. Trochę w prawo. Dobra, mam jakieś 10. Czekaj, stój. Całego pola nie zrobimy. Jeszcze obiad teraz w koło i kończymy. Na takiej macie to można moment sezon zrobić. Bo kolejny odcinek ja będę cały prosował, a potem będziemy wszyscy wozić. Kogo do kogo? Na farmę. Ty kostki sprzedawałeś czy nie? Nie, no ja tutaj zobacz, wszystkie stoją. A, to dobrze. Bo ja chcę ten... Żebyś do szopy z nimi wjechał i krową dał, nie, że jako pościelić. Okej. A nie, że ten, że sprzedają, bo to bez sensu. A chcę krową wsiedzieć, żeby gnój można było mieć potem. Aha, na beczułkę? Nie. Dobra. Beczułka? Przydałyby się zwiększone obroty. Teraz naraz tu nie wezmę, taki szeroki. O nie. No miałem iść dzisiaj na ponton. Byś się to. No dobra, trudno. Żyjemy dalej. Bym was chętnie zaprosił, ale to nie mówię. Pół sezonu byśmy mieli nagrane, jakbyś do kościoła nie poszedł. No, to było bez sensu. Jakby wiedział, że kurde, nie mam się, to my zostali i nagrywali jeden po drugim. A przynajmniej sobie kupiłem ludzika i do domu. Ludzik. Dobra. Wracamy. No gotowi na nad 3-4. Jeszcze nie. Tutaj czekaj, bo mam 98%. Ja, bynajmniej ja dopiero. Start. Dobra, ja już jestem, oddaj widły. O, przejąłem, widziałeś? Widziałeś jakieś zmiany? One się nie wbijają chyba w ziemię. Opadają nawet jak się wbiją. No dobra, startujemy, ja? Tak, no już dawno. Dobra, no 3-4. Witamy po przerwie, drobne problemy techniczne nastąpiły z Przemkiem. I jedziemy. Teraz w ogóle straciłem rachubę czasu, ile czasu już nagrywamy. Trzeci pół godziny. Co tam? Ogółem najsuchszy odcinek z wszystkich odcinków to jest. Takie mam wrażenie. No nie byłbym tego taki pewien. Ale tam jest jakaś gratka z tym. Z tym pytaniem, nie? O Janowiczu. No właśnie. To jest zawsze jakiś plus. Dobra, mam kosić trzecie, czy nie? Jeżeli chcecie, aby było więcej takich żartów i w ogóle, to oczywiście zasubskrybujcie. I pytań. Znaczy, napiszcie komentarz. Rafał, mam kosić trzecie, czy już nie? Nie no, co o tym, przesady. To Przemek, podjedziesz? Dałyby się drugie widły. Przemek, podjedziesz? A mamy teraz przecież słomę na przyczepie. Mamy drobne gospodarstwo, jeszcze... się zadłużyłem u tego wujka,
na ten drugi ciągnik dla Przemka. Mi się zachciało. To daje jeszcze jedno te widły. Tyle co na prasę zostało, a co i teraz czekamy na tą dotację, nie? No jo. No nie wiem, czy przyjmą, bo... Z YouTube'a. Jak tu przy... Jo, to... Rafał, z agencji YouTube'a rolnego. Tak. Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. YouTube'a. W skrócie. Jo, i ten... O Jezu, ale Przemek, będę ci podjeżdżał. To jednak skończymy te pole. Niech stracę. A w kolejnym odcinku nie zgadniecie, co będziemy robić. To ja mam powiem. Będziemy żniwować. O. O, wstydź. To jest mój tekst. Ty Przemuś, tu jeszcze jeden został na wrownie. Wiem, wiem, ale patrzę, co on tutaj wyrabia. Kto? No nie wiem. Coś? No, trochę. Trochę. Nie no, bo patrzałem kamerą do przodu, jak patrzę kamerą do tyłu, to nic nie stawił. To wiesz, jak ciężko gdzie zebrać tą prasę. Potem w ogóle, drodzy widzowie, mamy zamiar zmienić prasę na rolującą, ale kiedy już będziemy bogaci i mieli super sprzęty na farmie. I dużo subskrypcji. I dużo subskrypcji, czyli jakiś 20 odcinek pewnie to będzie już taka gruba jatka, nie? Z Krzysiem. A Krzysiu też będzie? Jaki Krzysiu? No, już jatka z Krzysiem. No, w przenośni. A. No widać, Kuba, że jesteś trochę zacofany. Żarty dla inteligentny, ho, 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 ho. Mhm. Coś dla mnie, jestem oczywiście szkuczający. Tak, tak, szczególnie. Dobra, poprawiaj mi ten rządek, to słomę, żeby w rządku było. Nie mogę, bo mnie Kuba zostawił. Dzisiaj kończymy na polu, bo już będzie za długo. Nie, to nie no, ty to weź podejść jeszcze pod Porsche'a. Dobra, weź mi rządek zrób. O, dziękuję. Na wstecznym, nie? Przemek. Tu jeszcze ci zostało. Pozbieraj to tutaj. Jeszcze tutaj trochę mi zostało. Ej, chodź, przejechałem. Patrz. No teraz pokażę ci magię, stój. Nie. Stój. A ty stoi te żeby ona te kostki wyrzygała? Mhm. Daj, podjadę bliżej. Zobacz, czy możesz. Weź mi wpnij to, nie? Do tego. Dobra, ja sam to zrobię. Daj widły. Daj widły. Daj widły. I uwaga, oczywiście moja 60 i jest taki myk. Ho, 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 ho. Wyjazd. A muszę dodać mod pasażera. Dobra, już gramy jakieś 20 minut. Muszę na pieszo z pola schodzić. O Boże, ja wracam do członka, nie mogę na to patrzeć. Dobra, kończę. Gdzie ty jest ten? O Boże, ja? Ja. Do zobaczenia w kolejnym, już czwartym odcinku, który będzie niedługo. Pożegnajcie się i ja się żegnam. Na razie wszystkim. Na razie wszystkim, cześć. No, hej. Do suchego zobaczenia. Oby. Hej.